Ja myślę, że czeka nas ten rok, będzie takim kluczowym, przełomowym, jeżeli chodzi o sytuację na świecie. Czyli losy tej wojny zdecydują się w tym roku, pana zdaniem? Ja nie mówię, że wojna się skończy, ale na szale którejś ze stron to się ostatecznie... Ta wojna się w tym roku skończy, jestem o tym przekonany. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współzałożyciel jednostki GROM. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trochę się nie widzieliśmy, ale piękny obrazek nas tutaj przywitał, czyli świat, który śmieje się z Siergieja Ławrowa. Naprawdę duża satysfakcja, jak się na to patrzy. To prawda, ja przeżywam trochę takie déjà vu, ponieważ proszę zwrócić uwagę, jakie bzdury można mówić dziennikarzom, tam, gdzie jest się gościem w innym kraju, jemu się coś wyraźnie pomyliło, bo tego typu przekaz jest kierowany przede wszystkim do Rosjan. A déjà vu stąd, że mamy to samo w naszym rodzimym Grajdołku. Jak to? No tak to, no przecież te przekazy o zagrożeniu LGBT pierwotniakami, chorobami i tak dalej, no to się nie bierze znikąd, to jest dokładnie... Robalami. A pan lubi jeść robale? Kiedyś jadłem, ale ja wiem, nie przepadam. Wracamy do tematów zupełnie poważnych. Zostawmy robale, bo rzeczywiście, jakby mam propozycję, żebyśmy nie zniżali się do tego poziomu. Natomiast wracając do Siergieja Ławrowa, on cały czas nieustannie rzeczywiście prowadzi tę politykę takiej dość żenującej propagandy, która oczywiście na użytek wewnętrzny w Rosji jest konieczna. Ale czy on naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jadąc do świata? Czy oni żyją w jakiejś takiej bańce? No bo po pierwsze pozwolił na pytania, co już jest dziwne. Odpowiadając na te pytania, mówi, że to oni zostali zaatakowani przez Ukrainę. No to musiał się spodziewać, że spotka go salwa śmiechu po prostu po drugiej stronie. Ale jeszcze raz podkreślmy, to nie jest skierowane dla tych dziennikarzy. Czyli w Rosji te śmiechy wygłuszono po prostu ewentualnie. Najprawdopodobniej jestem o tym przekonany, że tam nie wygłuszono tego, tak? To jest narracja kierowana do Rosjan, a nie do ludzi. I tyle. Jak i on sobie zdaje z tego sprawę, żeby było jasne. Oczywiście, że tak. Sądzi pan, że ta propaganda nieustanna od już grubo ponad roku, mówienie o tym, że to Rosja jest atakowana nie tylko przez nazistowską Ukrainę, ale w ogóle zdziczały Zachód. To jest retoryka, która jeszcze działa w Rosji, czy działa już coraz mniej? Nie mamy dostępu do badań socjologicznych, które są prowadzone, najprawdopodobniej są i ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji w Rosji. Jakie jest poparcie dla tego typu działań rosyjskich na terenie Ukrainy i nie tylko na terenie Ukrainy. Przecież oni maczają palce wszędzie, tak? I jeżeli będziemy mieli do nich dostęp do takich rzetelnych badań, no to wtedy możemy określić, jak sytuacja wygląda. Bo te propagandowe obrazki, które widzieliśmy na stadionie, tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które oddawało hołd cesarzowi Putinowi, to nijak się pewno mają do prowincji. Zresztą Rosjanie, to jest takie, oni są przez kilkadziesiąt lat, ponad 80 wychowani takich, no prawie 100 tak naprawdę. No tak, prawie 100 lat. Są wychowani w takim poczuciu homo sowieticus, tak? To jest ukształtowany już obywatel. Ci, którzy są w miarę wykształceni, którzy jeździli do krajów zachodnich, wiedzą, jak wygląda to życie, no to stanowią niewielki procent. Reszta to jest właśnie bieda. Tam dla nich wystarczy kawałek chleba. To, że gdzieś tam renta czy emerytura zostanie, nie ma znaczenia w jakiej wielkości zostanie wypłacona, to już oni są szczęśliwi. No dobrze, to teraz sytuacja na froncie, panie pułkowniku. Podobno bardzo trudna. Podobno Ukraińcy mają przeprowadzić tak zwane, tutaj dokładny cytat, ograniczone taktyczne wycofanie wojsk z okolicy Bachmutu, czyli tego miasta symbolu, wokół którego walki trwają od wielu miesięcy. Co oznacza w tym waszym języku ograniczone taktyczne wycofanie wojsk? Czy to po prostu oznacza, że oni się muszą wycofać, bo przegrywają? Czy to jest jakiś inny cel takiego działania? Jakbyśmy zaobserwowali, jak wygląda linia frontu w okolicach Bachmutu, tam robi się
taki tak zwany kocioł. Mhm. Czyli Ukraińcy są, ukraińskie pozycje są wysunięte na wschód, natomiast od północy i od południa ten kocioł się zamyka. I chodzi o to, żeby nie dopuścić do przerwania linii dostaw przez tą kluczową drogę, która wiedzie do Bachmutu, można właśnie ograniczone wycofać część sił ukraińskich na zachód, żeby wyprostować tą linię frontu, żeby nie pozwolić Rosjanom zamknąć siły ukraińskie w kotle. Dobrze, to teraz pytanie, czy to oznacza, że Ukraińcy stracą Bachmut? Czy jeszcze za wcześnie, żeby stawiać takie tezy? I co by oznaczała utrata Bachmutu dla Ukraińców? No to jest strategiczna miejscowość, jeżeli chodzi o obronę Ukraińców na tej właśnie flance wschodniej, przede wszystkim tutaj przy tej tak zwanej Republice Donieckiej. Jeżeli utracą Bachmut, to utracą kontrolę również nad tą kluczowym węzłem komunikacyjnym, który jest. No i te linie dostaw, bo wojsko, żeby walczyć, musi mieć zabezpieczone logistycznie dostawy, tak? I broni, amunicji, żywności, paliwa, wszelkiego rodzaju. I jeżeli to zostanie zakłócone, no to trzeba będzie udać się na inne, przegrupować wojska na daleko od Bachmutu na zachód linie, które są przygotowane do obrony. To jest potężny problem logistyczny i każdy właściwie. To jest potężny problem logistyczny i to, co żeśmy, nie wiem, czy pewno pani pamięta, nasi widzowie również, że ja przewidywałem taką sytuację, że Rosjanie nie odpuszczą sobie. Oni dojdą do linii Dniepru. Niestety taką opinią i przewidywaniem jest to, że trochę za późno Zachód dawał broń Ukraińcom. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli by Ukraińcy mieli tą broń w momencie wybuchu tego konfliktu, sytuacja by wyglądała zgoła inaczej. Natomiast te dostawy broni, one są nieregularne, one są takie zaklejanie takich dziur w durszlaku, tak naprawdę. No ale też gdyby nie one, no to w ogóle... Ale oczywiście, że tak, tutaj pełna zgoda. Natomiast Ukraińcy to umiejętnie wykorzystują. Mam nadzieję, że włączy się teraz ukraińskie lotnictwo, bo już wiemy o tym, że ukraińscy piloci są szkoleni na F-16. Mam nadzieję, że jak najszybciej te rezerwy zostaną, przede wszystkim amerykańskie, zostaną uruchomione i Ukraińcy będą mieli przynajmniej równowagę w powietrzu, a to jest kluczowe w prowadzeniu działań bojowych na współczesnym polu walki. Czyli rozumiem, że według pana to jest raczej kiedy, a nie czy w ogóle F-16 zostaną przekazane Ukraińcom? Mam nadzieję, że jak najwcześniej. To jest po prostu... dla nich to jest być albo nie być. No dobrze, tak? A te wszystkie argumenty, które mówią o tym, że to jest po prostu bez sensu, że lepiej dać MiG-29, dlatego że Ukraińcy nie mają odpowiedniego systemu do tego, żeby wszystkie możliwości F-16 wykorzystać u siebie. Nie tak do końca jest. Jeżeli, no bo to też nie jest tak, że okej, Amerykanie, mamy rezerwy F-16, które stoją gdzieś tam, wiadomo, na pustyni, one są konserwowane i przekażemy Ukraińcom po jakimś krótkim szkoleniu ze sprzęt i one będą tam funkcjonować. Nie, to nie wcale nie o to chodzi. Całą infrastrukturę, która jest potrzebna do tego, żeby całe kierowanie operacjami lotniczymi, no to musi być również zaplecze do tego, tak? No to już jest to przygotowywane. To nie jest tak, że możemy wystartować samolotem, gdzieś tam coś ostrzeć. No nie, no tak to nie wygląda, bo to pilot jest tylko i samolot jest tylko tam ostatnim ogniwem. Przed tym są również wiele elementów składowych całości tego systemu dowodzenia. Dobra, to teraz kilka słów o tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Wiemy, że Ukraińcy obawiają się, że Rosjanie spróbują uderzyć ze strony Białorusi. Czy pana zdaniem to jest możliwe? Bo to jest też pytanie, które my sobie
no jak nie od tygodni, to od kilku miesięcy chyba nawet zadajemy. Wszyscy bardzo mocno ostrzegają przed tym, że Łukaszenka no już kompletnie otworzy swój kraj także na inwazję w Ukrainie. Tak, w Ukrainie, drogi widzu, który mnie poprawiał przed chwilą. Dowolność mamy, można mówić i na i wy. To tak didaskalia. Tylko to się cały czas nie dzieje. To dlatego się nie dzieje, że Putin tego jeszcze nie wykorzystał? Czy Łukaszenka pięknie jak wąż potrafi przed tym uciec? Czy jaka jest tego przyczyna? Czy po prostu to się nie opłaca Rosjanom? Nie opłaca się to nikomu, ani Rosjanom, ani przede wszystkim Białorusinom. A, czytaj Łukaszenkę, tak? Łukaszence. Dlatego, że no on już jest skompromitowany, już jest tak naprawdę bez armii, bez sił specjalnych on nic nie znaczy w Białorusi. I on przez cały czas kluczył, umiejętnie, taki lisek, tak. Prawda, gdzieś tam zwodził Putina na różne sposoby, ale tutaj nie można tego wykluczyć. Tutaj zresztą wiemy o tym, siły ukraińskie, część sił ukraińskich jest przegrupowywana właśnie na północy Ukrainy, tam na tych kierunkach od strony Białorusi, gdzie może mogą zaatakować Rosjanie, zresztą dane wywiadowcze brytyjskie, ale również i amerykańskie mówią o tym, że te zgrupowania sił rosyjskich są, te ruchy wojsk są coraz bardziej intensywne. Ale to będzie oznaczało otwarcie kolejnej linii frontu, co jest dla Ukraińców też koszmarnie problematyczne, bo również oznaczano takie rozpierzchnięcie się tych wszystkich sił na inne. To prawda, ale to działa w dwie strony. Rosjanie mają również z tym kłopot. Ale wygrywają masą. Wygrywają masą, natomiast ta masa, oczywiście, mają to zaplecze ludzkie, ale jak się okazuje, to wcale nie jest takie jednoznaczne. Dostają baty. Oczywiście ginie mnóstwo Ukraińców, żeby była jasność. To nie jest wojna, że tam wygrywamy. Ukraińców też zginęło około 100 tysięcy, tak się ocenia. Natomiast Rosjanie dostają baty i to potężne, bo nie tylko chodzi o siłę żywą, ale no, takie określenie wojska, siła żywa, ale również i w sprzęcie. Oni nie mają tak naprawdę sprzętu, zaczyna im brakować tego sprzętu. A Rosja jest bardzo rozległa, więc też sobie nie mogą pozwolić na to, żeby rozdzielić swoje siły, które są na kluczowych kierunkach, a dać wszystko na Ukrainę. No właśnie, Kryło Budanow, czyli szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, w wywiadzie dla jednego z amerykańskich dzienników stwierdził, że do końca wojny Rosji zabraknie narzędzi militarnych pozwalających osiągnąć cele w Ukrainie. Chyba trochę zbyt optymistyczne podejście. Myślę, że nie. No jeszcze raz powtarzam o tych kierunkach, które mają Rosjanie. No ściągnąć cały sprzęt swój, mimo produkcji tego nowego sprzętu, ściągnąć cały sprzęt na front ukraiński. I to już do końca wojny może zabraknąć tego sprzętu? Może. Jestem o tym może nie tyle przekonany, co to jest bardzo prawdopodobne. No bo nie pozbawią innych części Rosji sprzętu, wojska, a wszystko pociągną na stronę Ukrainy. To, co mieli kluczowego, oni to stracili. Oczywiście zakup sprzętu z Chin, z Indii, wiemy, że nie tylko z krajów arabskich również ten sprzęt jest dostarczany, ale tak naprawdę te rezerwy, które ma Putin, oni już walczą czołgami z lat 70. i 60. Są takie jednostki, które te rezerwy gdzieś istniały w magazynach rosyjskich, one są właśnie w ten sposób odtwarzane, tak? Ta gotowość bojowa jest w ten sposób odtwarzana, że coraz starszy sprzęt przybywa na teren Ukrainy. A jak Chiny wesprą? No więc właśnie Chiny są tutaj kluczowe. Oni już bardzo wyraźnie. Ale te wibracje nie są zbyt dobre, niestety. Niestety tak, zresztą mówiliśmy o tym na poprzednich programach, niestety Chińczycy mają swoje grupy interesów w Azji, przede wszystkim w Tajwanie. Już mówią o tym, że są gotowi do pokojowego, uwaga, bo tutaj przejęcia
połączenia się Tajwanu z Chinami. Nie przejęcia, tylko połączenia się z Tajwanem. No i tutaj, Amerykanie również muszą bardzo mocno i ostrożnie do tego podchodzić, bo z jednej strony mamy takie poparcie Chin, nie do końca jednoznaczne dla Rosji. Z drugiej strony oni bardzo celują właśnie na Tajwan i wokół krajów, wokół siebie. Ja myślę, że czeka nas ten rok, będzie takim kluczowym i przełomowym, jeżeli chodzi o sytuację czyli na świecie. Losy tej wojny zdecydują się w tym roku, pana zdaniem? Ja nie mówię, że wojna się skończy, ale na szale którejś ze stron to się ostatecznie... Ta wojna się w tym roku skończy, jestem o tym przekonany. Natomiast wiemy o tym, że Ukraińcy tej wojny nie wygrają, a Rosjanie tą wojnę już przegrali. Skończy się to tym, że jednak Ukraińcy będą musieli oddać część swoich terytorium. Będą musieli jednak. Będą musieli, jestem o tym przekonany, Rosjanie sobie nie odpuszczą i myślę, że te tak zwane Republiki Ługańska i Doniecka oraz Krym z Mariupolem. Czyli Załęski zostanie zmuszony do tego, żeby zrobić ustępstwo. Bo on bardzo konsekwentnie, no nie może inaczej, na razie mówi o tym, że granice sprzed 2014 roku i nic więcej Ukrainy nie interesuje. No to prawda, no nie może inaczej, tak? Społeczeństwo, które ukraińskie, ono też sobie nie może odpuścić, natomiast no, to jest walka Dawida z Goliatem. Ten Goliat jest już, ma nogi poprzetrącane, ale dalej jest bardzo silny. No i tutaj są... No ewentualne wsparcie Chin w ogóle już sprawę też... Dokładnie tak. Poza tym widzimy, co się dzieje. A jak pan ocenia, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jak pan ocenia możliwość eskalacji tego konfliktu? Pytam oczywiście o konflikt, no może nie... No globalny chyba, już tak to trzeba nazwać. No bo rozumiem, że gdyby się okazało, że Chiny rzeczywiście w sposób realny wspierają Rosję, dostarczając jej chociażby sprzęt wojskowy, to ja rozumiem, że zresztą już Blinken chociażby ostrzegał Chińczyków, że no to nie zostanie bez odpowiedzi Stanów Zjednoczonych. I teraz pytanie, dokąd to może doprowadzić? Do czego to może doprowadzić? Proszę zwrócić uwagę na te przekazy, które są... poza wojną w Ukrainie. Otóż mamy Naddniestrze, mamy Mołdawię. Tam budzą się te ruchy właśnie prorosyjskie, no bo Mołdawia była republiką radziecką przecież przed uzyskaniem niepodległości. I tam siły specjalne pobudzają te odruchy społeczeństwa prorosyjskiego. Są demonstracje, nie tylko. Azjatyckie państwa byłych republik radzieckich, Azerbejdżan, Armenia, oni są dalej w stanie wojny, prawda? Kazachstan. Tu sytuacja nie jest jednoznaczna. Otóż ci władcy tych krajów, oni nie są prorosyjscy. Oni mają swoje grupy interesów. Poza tym tam jest również gro surowców. Oni na surowcach stoją. Więc oni zdają sobie sprawę z tego. No i jest następna analiza, że najprawdopodobniej, jeżeli będzie padł w takiej sytuacji, może dojść do tak zwanego rozpadu wspólnoty niepodległych państw. To teraz trochę jeszcze o tym, co dzieje się w samej Rosji, dlatego że tam też coraz więcej wybuchów, pożarów, no jakichś takich sytuacji, które no, jak sądzę, nie są tylko skutkiem działań czynników wewnętrznych, tak to nazwijmy, bo przecież wiemy, że ukraińscy wywiadowcy przeprowadzili akcję na terenie Rosji, niedaleko granicy z Ukrainą i w wyniku tych działań miała zostać zniszczona jedna z rosyjskich wież obserwacyjnych, nawet nagranie do sieci trafiło w tej sprawie. No ale mieliśmy mnóstwo ataków na jakieś obiekty kolejowe, magazyny, co by świadczyło o tym, że w Rosji działa jakaś dywersja ukraińska chociażby, no bo rozumiem, że nie są to ataki dalekiego zasięgu, prawda?
Nie. Jak to może wpłynąć na sytuację? Rosjanie nie są monolitem, tak? No, aha, czyli to w ogóle... Tam są różnego rodzaju... przecież jest opozycja, ona oczywiście jest bardzo mocno stłamszona przez siły specjalne rosyjskie. Ale proszę zwrócić uwagę, na Białorusi również, to nie tylko w Rosji, ale na Białorusi zniszczono samolot wczesnego ostrzegania, tak zwane stanowisko dowodzenia, tak. Powietrzne stanowisko dowodzenia. To się będzie działo. Białorusi nie są za wojną, nie są za Putinem. Oni chcą wolności. Dali temu wyraz w czasie wyborów prezydenckich, gdzie Łukaszenka je ordynarnie sfałszował. Także te rzeczy będą się działy, niezależnie od tego, w jakim momencie ta wojna zostanie zawieszona, czy to się zakończy. Te działania odwetowe, partyzanckie, separatystyczne będą się działy. No dobrze, to teraz jeszcze na koniec temat związany z NATO, a konkretnie z ewentualnym objęciem funkcji sekretarza generalnego przez byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście to są plotki, na razie tylko, ale zważywszy na wypowiedź między innymi wiceszefa MON w tej sprawie, no można zacząć rzeczywiście na ten temat mówić głośno. Aleksander Kwaśniewski jako sekretarz generalny NATO. Uważa pan, że to by była dobra kandydatura? Z mojego punktu widzenia najlepsza, dlatego że Aleksander Kwaśniewski, prezydent Kwaśniewski, za jego to właśnie prezydentury byliśmy wciągani w członkostwo najważniejszych organów europejskich i natowskich. To on razem z premierem Millerem podpisywali akces do tych instytucji, więc... W książce do historii i teraźniejszości tego nie widać. Och! Tam w ogóle wygląda na to, że zupełnie kto inny podpisywał Tak, oczywiście. Kto inny negocjował, kto inny podpisywał tak. I tak dalej. Nie. Tutaj należy oddać prezydentowi Kwaśniewskiemu, że bardzo dużo zrobił dlatego, żebyśmy byli właśnie w tych najważniejszych strukturach. No bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy tutaj nie byli. Nie chcę sobie tego wyobrazić. No więc właśnie, a nasi tutaj... Zresztą ja wspomniała pani o wiceministrze... No nie wierzę, nie mam do nich zaufania, ponieważ to może się zdarzyć także fobie naczelnika państwa, a jest ich... Sporo. Nie ma pan pewności, że będzie popierać tę kandydaturę, tak? Skąd? Przecież on się nie wywodzi z PiSu, więc niech nie gadają głupot, że Polaków popierają. Przecież Donalda, widzieliśmy, co się działo z Donaldem Tuskiem, jak był praktycznie najważniejszą osobą w Europie. Tylko Polska była przeciwna, bo fobie, jakieś takie partykularne, personalne interesy, które... No dobrze, ale hipotetycznie, gdyby się okazało, że ta kandydatura jest zatwierdzona, jest popierana, zakończyło się to wszystko sukcesem i Polak zostaje sekretarzem generalnym NATO. Co to oznacza dla samego NATO, ale także dla Polski? Tak, gdybyśmy już optymistycznie mieli spojrzeć w przyszłość. Czy to zmienia naszą pozycję w strukturach sojuszu, czy to, że to jest Polak, akurat nie ma większego znaczenia? No zmienia, dlatego że raz, że to Polak, raz, że to były prezydent, ale oczywiście te wszystkie instytucje, przede wszystkim NATO, są instytucjami kolegialnymi, tak? Tam się podejmuje decyzje kolegialne, ale... To nie tylko chodzi o prestiż, ale również o doświadczenie prezydenta Kwaśniewskiego. Przez 8 lat kierował naszym państwem. Skutecznie. Mhm. Skutecznie to robi. Przepraszam bardzo, tak. No bo to kadencja Sejmu. Tak. Zdarza się. Skutecznie to robił i wprowadził nas w te struktury. Żadnych praktycznie nie miał... wpadek takich międzynarodowych, więc jak najbardziej tak. Ja kibicuję panu prezydentowi, mam nadzieję, że to się ziści i będziemy mieli swojego tak naprawdę trzeciego przedstawiciela w tych najważniejszych strukturach. Mówię tutaj o premierze Busku, który był przewodniczącym parlamentu, później Donald Tusk, no i wreszcie prezydent Kwaśniewski.
A czy naprawdę sekretarz generalny ma wpływ jakiś bardzo widoczny i realny na działalność sojuszu? Bo ja pamiętam, jak pytałam jednego ze swoich gości w sprawie odejścia Jensa Stoltenberga, który ma bardzo dobrą opinię jako sekretarz generalny NATO, ale no, ma już dość, mimo że jeszcze by mógł, to odchodzi. I zapytałam, czy w związku z tym jest jakieś zagrożenie, że polityka NATO się zmieni, na przykład względem Ukrainy. No to dostałam odpowiedź, że no nie, no bo sekretarz generalny NATO to tak naprawdę no, nie ma wpływu na najważniejsze kierunki, w których NATO idzie, tylko jest raczej takim, brzydkie słowo, wyrobnikiem, no ale organizatorem całej tej grupy. No, wspomnieliśmy wcześniej, że to jest kolegialna instytucja, tak? No oczywiście znakomita część tych decyzji należy do decyzji. Tych kierunków należy do Amerykanów, którzy no, są wiodącym krajem natowskim. Ale samo kierowanie tą instytucją, organizowanie tej całej roboty, ale również przecież on będzie głosem tego NATO. To nie jest tak, że tylko Amerykanie to co jedź tam i powiedz to. To nie jest tak. No, tutaj trzeba będzie zajmować swoje stanowisko i myślę, że właśnie Polak ze wschodniej flanki najbardziej kraju zbliżonego tutaj do strefy wojny będzie takim dobrym wyborem. I tutaj politycy rządzący niech może nie przeszkadzają, niech już nie wspierają, tylko niech nie przeszkadzają i wtedy będzie dobrze. Pierwsze nie szkodzić, jak to się mówi. Dokładnie. Wiemy, że ostatnio a propos NATO odbyło się takie spotkanie robocze Olafa Scholza z prezydentem Bidenem. Jak rozumiem, no, chodzi też o to, że to dwóch najważniejszych graczy chyba jednak, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. Tymczasem nie wiem, czy pan miał okazję zapoznać się z ubiegłotygodniowym z czwartku bodajże wywiadem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że w Unii Europejskiej są przykupowani urzędnicy, którzy dostają pieniądze za to, żeby atakować Polskę. Twierdzi, że są na to dowody, nie przedstawił ich, ale twierdzi, że są. I że Olaf Scholz dość wyraźnie i publicznie mówi o tym, że no to już nawet nie jest tak, że Unia Europejska będzie pewną federacją państw, ale jednym wielkim państwem pod wodzą Niemiec, właśnie co oznacza utratę niepodległości Polski. Mówi to najważniejszy polityk w tym kraju w no, kontekście takim, a nie innym. Także wojny za naszą wschodnią granicą i takiego, a nie innego postawienia się wobec Niemców. Czy to jest pana zdaniem, także jako żołnierza, niebezpieczne, czy to jest po prostu zwykła retoryka, na którą no, nikt nie zwraca uwagi? To jest wszystko na użytek wewnętrzny. Oczywiście na takie wypowiedzi najważniejszych polityków zwracają uwagę. Przecież mamy ambasady, mamy polityków, którzy obserwują to wszystko. Są raporty do swoich przywódców z ambasad. To są wypowiedzi głupie i nieodpowiedzialne. Ale nie są kierowane właśnie do tych przywódców. To jest kierowane do wyborców PiSu. No dobrze, tylko ci przywódcy o nich na pewno słyszą. Ale tak, ja nie mówię, że sens powiek im spędzają te wypowiedzi, ale na pewno do nich docierają. No prawda? Tak, ale prezes Kaczyński nie jeździ na spotkania zagraniczne. Jeździ prezydent Duda i premier Morawiecki i oni tam zbierają cięgi za to, co się w Polsce dzieje. Oni próbują tłumaczyć te takie nieodpowiedzialne, to bardzo delikatnie nazywam, to nieodpowiedzialne wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. No ale coś z tym zrobić? No nie ma co z tym zrobić, bo to jest skierowane, to co mówiłem o tym déjà vu, to nie jest skierowane do przywódców tych państw. To jest skierowane na użytek wewnętrzny. Zbliżają się wybory. Kto jest odpowiedzialny? Niemcy, LGBT, robaki. O, to przepraszam, mówiliśmy, nie mówić o robakach. Przepraszam. Wracają jak bumerang, przepraszam widać. Bardzo. No teraz robaki są na, już tam nie Niemcy, tylko robaki są na organizowane są konferencje. Proszę sobie wyobrazić, no jaki, to jest trzeba jakieś schizofrenia polityczna. Wójtka osoby. Tak. Jest rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. No coś niebywałego. I oni cały czas mówią o robakach. Nie mówią o programie, o tym, co Polaków
może dotyczyć najbardziej, tak? O tym, że jest drożyzna, o tym, że są mieszkań nie można kupić i tak dalej, tylko oni mówią o robakach. No, no przecież do kogo to jest skierowane? Do ludzi myślących? No nie, no. Dobrze, wracając jeszcze do NATO. Czy spodziewa się pan zmiany strategii sojuszu w najbliższym czasie? Bo wielu mówi, że tak naprawdę tę strategię obronną, jak to do tej pory było, trzeba by było napisać od nowa, bo świat się bardzo zmienił. To już jest stanowisko NATO, jak pani zauważyła, zresztą nasi widzowie pewno też, ono cały czas ewoluuje. W zależności od zmieniających się sytuacji, to nie jest coś skostniałego, gdzie nie mamy reagować. No, proszę zwrócić uwagę, na początku, jak Rosjanie zajęli Krym, no to było tak, okej, no wzięliście, kraje oddały Krym, kraje zachodnie, mówię, świat zachodni, oddały Krym Rosji za nic tak naprawdę. Nie było żadnych sankcji, jakieś takie tylko kosmetyczne rzeczy, pogrożenie palcem, ale to nic nie dało. I Putin okazał się silny słabością tych właśnie struktur międzynarodowych. Czy to ONZ-u, czy NATO, czy wreszcie Unii Europejskiej. I on szedł dalej. Tutaj niestety się przeliczył. Dlaczego? Ano dlatego, że właśnie ta ewolucja stanowiska w zależności od zagrożenia, w zależności od zmieniającej się sytuacji jest bardzo wyraźna i to będzie. Najprawdopodobniej zostanie to ujęte również w dokumentacji NATO. Przecież te państwa NATO spotykają się, wszyscy członkowie spotykają się w jakichś miejscach i tam są uzgodnione stanowisko, ale z tego jest wypracowana również strategia działania na wypadek zagrożenia z innych kierunków i tak dalej. Tak? Myślę, że to będzie dalej funkcjonowało i ewoluowało szybciej. Czy my dzisiaj NATO możemy nazwać jeszcze sojuszem wyłącznie obronnym? Ja nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie bez jakiejkolwiek rezolucji jakiś kraj NATO napadł na swojego sąsiada czy na inny kraj. Mm-hmm. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Ktoś powie Afganistan, a Irak. No tutaj były rezolucje ONZ-u. Czyli było prawne jakieś wsparcie tego. Oczywiście można dyskutować na ten temat, tak? Natomiast NATO dalej jest paktem obronnym. Oczywiście rezerwując sobie prawo do tego, żeby przejść do ofensywy wtedy, kiedy któryś z krajów jest zagrożonym. No dobrze, to jeszcze pytanie już naprawdę na koniec, które wraca do nas jak bumerang. Oczywiście pan się za chwilę uśmiechnie pod nosem, twierdząc, że niewiele na ten temat wiemy i to jest jasna sprawa, że niewiele wiemy, ale no coraz więcej informacji agencyjnych, były szefów FSB, wypowiedzi na przykład się pojawia w kontekście tego, co dzieje się na Kremlu. Co do jednego chyba nie mamy wątpliwości, że Putin władzy nie odda sam z siebie. To jest jasna sprawa. Tylko pytanie, czy pomogą mu odejść z tego świata ludzie z Kremla, czy to się może zakończyć jakoś inaczej? Czy pan wierzy w scenariusz przewrotu na Kremlu? Czy absolutnie uważa pan, że jest to w obecnej sytuacji niemożliwe? Wierzę, że historia się lubi powtarzać. Wierzę, że to, co się działo na przestrzeni dziejów w carskiej Rosji, w bolszewickiej Rosji, że no tam mamy przecież doświadczenia z tych przewrotów pałacowych na Kremlu. Ufam, że to nastąpi jak najszybciej. Czy, no tak, Putin nie odda władzy, natomiast po tym roku czasu tej wojny Rosjanie zaczynają czuć sankcje i te sankcje są coraz bardziej widoczne. Rosja zaczyna bankrutować i to mówią o tym nie tylko wojskowi, nie tylko politycy, ale również i eksperci ekonomiczni, którzy obserwują rynki, to co się dzieje. No, by tak się stało. Dziękuję bardzo. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka. Zmęczony? Tak oczami pan przewrócił. Już ma mnie pan dość, tak? Wciągnęła mnie pani w komentarz. Jeszcze w jedno pana wciągnę, bo za chwilę będę z Krzysztofem Brejzą na ten temat rozmawiać, ale słyszał pan o propozycji ustawy tak zwany Lex Pilot?
Tak, słyszałem. Bo dzisiaj, drodzy Państwo, gdyby ktoś miał ochotę, wysłuchanie publiczne w Sejmie odbędzie się w tej sprawie, w sprawie rządowego projektu Lex Pilot. Oczywiście większość organizacji wybiera się do Sejmu ze stanowiskiem, żeby natychmiast zastopować dalsze prace nad tym koszmarkiem legislacyjnym, bo no, jest on antykonsumencki i antyobywatelski według większości organizacji. Chodzi o projekt, przypomnę, prawa komunikacji elektronicznej i związanych z nim ustaw. Jeden z proponowanych zapisów ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie. Także na 5 pierwszych miejscach znalazłyby się kanały telewizji rządowej. No tak. Teraz uwaga. To się robi tuż przed wyborami. No, kampania trwa. Tak, oczywiście. Rządzącym zależy na tym, żeby... No bo kto ma telewizję naziemną i jakie są w telewizji naziemnej kanały? Wszystkie kanały informacyjne to są kanały prorządowe. Jest TVN oczywiście, jest Polsat, ale to jest tylko wydarzenia i fakty. Natomiast przez cały czas TVP Info bombarduje tych ludzi swoimi tak zwanymi informacjami. I chodzi o to właśnie, żeby po co tam gdzieś klikać. Trach, mamy, chcę posłuchać pogody, ale przy pogodzie, przy sporcie mamy jeszcze informacje. No, dzisiaj wysłuchanie publiczne w Sejmie w tej sprawie, przypominam Państwu. Krzysztof Przepiórka, raz jeszcze bardzo dziękuję. A u Państwa już za chwilę senator Krzysztof Brejza. Zapraszam na to spotkanie.